To, czym jest recenzowany sprzęt, kreśli przed nami jego wszystko mówiąca nazwa Acer C20 LED Projektor. Czy to miniaturowe urządzenie, nieco tylko większe od dwóch paczek zapałek, ma szansę stać się centrum wideo rozrywki? Prócz urządzenia w zestawie dostaniemy szyte na miarę skórza LED-u i zestaw przewodów. W praktyce część z nich okazuje się trochę za krótka, a ich ilość niewystarczająca do wykonania wszystkich możliwych połączeń. Te według schematów instrukcji wydają się nieograniczone. Podepniemy pod niego DVD, kino domowe, komputer, zarówno przez kabel mini HDMI, jak i VGA, ale także iPoda, iPada, iPhone'a. Potrzebna będzie niedołączona przejściówka oraz na przykład konsolę PSP. Tu również brak kabla RCA w zestawie. Można także pokombinować z dołączaniem innych urządzeń, ale jak miałem okazję się przekonać, nie zadziała z każdym telefonem, aparatem, zewnętrzną nagrywarką płyt, zewnętrznym dyskiem twardym. Bezproblemowo natomiast współpracuje z czytnikiem kart pamięci. Wygląd jest kwestią gustu. Mi podoba się z całej rodziny projektorów z literką C najbardziej. Jest elegancki, prosty, bez zbędnych bajerów. Na jakość wykonania również nie narzekam. Akumulator umieszczamy podobnie jak w telefonie, plus za tasiemkę ułatwiającą wyciąganie. U góry umieszczone zostało 8 przycisków sterujących oraz podświetlana ikona ładowania, kolor czerwony i naładowania niebieski. Pozostałe świecą wyraźnym białym światłem, ale jak się okazuje podczas przełączania zdjęć czy filmików, świecą za krótko i trudno w nie trafić w zaciemnionym pomieszczeniu. Boleję nad tym, że pilot nie znalazł się w standardowym wyposażeniu i można go nabyć jedynie z innymi nie zawsze potrzebnymi gadżetami. Korzystanie wtedy byłoby z pewnością wygodniejsze. Na spodzie znalazł się otwór do wkręcania statywu, dzięki któremu możemy postawić projektor w dowolnym miejscu, nie tylko na parapecie. Choć w moim przypadku to najbardziej optymalne miejsce dla dużego obrazu. Producent jakby czytał w myślach i wziął to pod uwagę, umieszczając na spodzie cztery gumowe nóżki zapobiegające ślizganiu. Na boku C20 znalazł się port mini HDMI, uniwersalny oraz pierścień ostrości. Po drugiej stronie micro USB, micro SD, wejście audio wideo 2,5 mm, wyjście audio oraz 84 otworki kryjące ze sobą głośnik o mocy 5 W. Z tyłu odbiornik podczerwieni oraz wejście ładowarki. Z przodu optyka projektora, za którą kryje się jego serce, dioda RGB LED. Gotowość do pracy w kilka sekund od uruchomienia cieszy. Menu proste, intuicyjne, choć ostatnia ikona to wyszukiwanie źródła sygnału wideo, a nie plików. Następnie możemy wybrać, jaki rodzaj multimediów chcemy obejrzeć lub zmienić ustawienia. Ze zdjęć C20 potrafi nam zrobić pokaz slajdów z muzyką w tle, choć wbudowany głośnik raczej umija mówić. Dźwięk, nawet wysłany do projektora przez HDMI i wyprowadzony wyjściem audio, powoduje straty jakości. Jeśli to możliwe, dźwięk należy posłać w zupełnie inną stronę, najlepiej do dobrego sprzętu muzycznego. Wydawać by się mogło, że możliwości samodzielnej pracy bez żadnych urządzeń dodatkowych będzie dużym atutem urządzenia, ale to rozwiązanie nie do końca komfortowe. Raz, że akumulator wystarcza na niecałe 1,5 godziny w trybie standard lub około 2 w trybie ekonomicznym. Dwa, według specyfikacji odtworzymy tylko pliki AVI, MOV, MP4, 3GB zakodowane konkretnym kodekiem. Dla plików niekompatybilnych otrzymamy komunikat Not Supported File. O dziwo, pliki muzyczne odtwarza w 6 formatach, ale poza podkładem do slajdów nie ma możliwości wykorzystania ich gdzie indziej. O konieczności konwersji plików, prezentacji czy PDF-ów nie wspominam, bo więcej z tym roboty niż podłączenie do dowolnego laptopa. To temat na osobny poradnik. Jeśli ktoś się uprze, że chce samego C20 lub udaje się w świat bez komputerów, warto zaopatrzyć się w microSD, SDHC do 16 GB albo pendrive'a podłączonego za pomocą dostarczonego przewodu, bowiem pamięć wewnętrzna to zaledwie 50 MB. Wszystkie te problemy znikają, jeżeli C20 będzie pełnił rolę jedynie wyświetlacza, nie zaś odtwarzacza. Tak zresztą korzystam z niego na co dzień, absolutnie nie pozwalając mu na samoistną egzystencję. Zresztą podobnie jest w przypadku trybu ekonomicznego dla wyświetlanego obrazu, z którego korzystam tylko w czasie testów. Wady odkładamy na chwilę na bok, gdyż na co dzień żyje się bez nich, czasami stosując patenty, a tak naprawdę najważniejszy jest obraz, nie jakieś głośniczki, konwertery itp. Na początek niedobra wiadomość dla wyznawców HD. W rozdzielczości 1920x1080 C20 pracuje tylko z przeplotem, co czasami objawiało się m.in. migotaniem obrazu. W 1280x720 już jest tryb progresywny. I to w tej delektuję się dużym obrazem C20, jeżeli korzystam z mini HDMI. W przypadku kabla VGA jestem w stanie otrzymać maksymalnie 1280x800 pikseli.
Producent zaleca maksymalnie obraz o przekątnej 63 cali, którą można otrzymać z odległości 3,2 m. Najmniejszą, 5 cali, otrzymamy z odległości 25 cm, 10 cali z 0,5 m, 14 cali z 0,7 m, 20 cali z 1 m, 31 cali z 1,5 m, z 2 m 41 cali, z 2,5 m 51,3 cala i jak już wspomniałem 66 cali z 3,2 m. Może jestem wybredny co do wielkości, mam małe wymagania co do obrazu, ale osobiście najbardziej mi pasuje 86 cali, którą otrzymuję z odległości około 4,4 m. I na jakość absolutnie nie narzekam. Czytelność tekstu zależy naprawdę od wielkości czcionki. Z odczytywaniem i wpisywaniem adresów w pole wyszukiwarki mam wciąż problemy, ale już z napisami do filmów absolutnie żadnych. Nie wspominając o obrazie, gdzie ten problem nie występuje. Niestety obrazu żyletą bym nie nazwał. Być może to kwestia nie do końca idealnie wypoziomowanego i idealnie prostopadle ustawionego do ekranu projektora lub kwestia ekranu. Zwykle obraz jest delikatnie rozmyty w różnych jego częściach. Jeśli chodzi o odwzorowanie obrazu, wydaje się nieco ciemny i mniej kontrastowy, zwłaszcza jeżeli przed chwilą siedzieliśmy przed dobrej jakości monitorem albo porównamy go z obrazem bazowym. Na co dzień nie jest to aż tak widoczne i przeszkadzające. To skutek zbyt małej mocy lampy LED, ale za to otrzymamy mały pobór prądu, mały rozmiar, dużą sprawność i trwałość. Jak wspomniałem, projektor nie posiada korektora zniekształceń trapezowych, przez to musi znaleźć się prostopadle do ekranu, choć posiada możliwość projekcji do góry nogami, z przodu i z tyłu. Przy podłączeniu kablem kompozytowym lub HDMI mamy do wyboru tryby pracy lampy, wybór proporcji obrazu, kontrastu i rodzaju projekcji. W VGA dochodzi nam również pozycja w pionie i poziomie. I choć żywotność lampy pozwala po przeliczeniu godzin ze specyfikacji na obejrzenie 13 333 filmów o długości 90 minut, czyli oglądając jeden taki film dziennie 36,5 roku świecenia, absolutnie brakuje mi tutaj funkcji sleep. Na części filmów oglądanych późną nocą po prostu się zasypia. Trzeba więc radzić sobie patentami. Zamiast funkcji sleep, wyłącznik czasowy odcinający zasilanie. Na dobrą sprawę, można jeszcze ścierpieć brak pilota, zastępując go komputerem i bezprzewodową myszką i klawiaturą. Jeżeli na to, czego brakuje lub co nie działa tak, jakbyśmy chcieli, wymyślimy odpowiednie patenty, z T20 otrzymamy świetny sprzęt do rozrywki w domu. Bo poza domem nie w każdej sytuacji da się go wykorzystać. Jednak za tę cenę jest produktem, odważę się powiedzieć, idealnym. Są jeszcze inne sprawy, niezależne od C20, które sprawiają, że oglądanie filmu jest jeszcze przyjemniejsze. Musi być ciemno, nie o słabą lampę LED chodzi, ale o klimat. Wszak w kinie też jest ciemno. Muszą być reklamy przed filmem, nawet one dają swego rodzaju przyjemność. Ekran musi być dobrej jakości, podobnie jak film, który najlepiej jest oglądać z napisami, aby lektor nie zagłuszał oryginalnego dźwięku, który powinien pójść przez dobry system kina domowego. Aż ciekawi mnie, jak by działał na przykład z takim Samsungiem HTD 6750W. Wtedy C20 sam już da radę i sprawi nam w domu namiastkę prawdziwego kina.